W grudniu 1914 roku załoga twierdzy Przemyśl podjęła działania ofensywne w kierunku na Birczy, aby wybić korytarz i połączyć się z mającą nadejść z odcieczą III Armią Austriacką. Przeprowadzono 3 wypady. Drugi wypad miał miejsce w dniach 16-18 grudnia 1914 roku i osiągnął duży sukces, ponieważ rzeczywiście Austriakom udało się wyrąbać ten korytarz, a tak naprawdę to w zasadzie Węgrom, ponieważ to 23. Dywizja Piechoty Honvédu, ona stanowiła główną siłę ofensywną tej operacji. Udało im się wyrąbać ten korytarz i otworzyć drogę na Bircze, ale trzecia armia nie nadeszła. Lewą flankę tego wypadu, czyli kierunek na wieś Cisową od wsi Brylince, ubezpieczało, a równocześnie atakowało tamtędy zgrupowanie pułkownika Szatmary. Był to głównie drugi pułk piechoty Honvédu i jeden z batalionów trzeciego pułku. I ten batalion miał za zadanie nacierać wzdłuż drogi na Cisową, po obu stronach tej drogi, ale żeby móc przeprowadzić to natarcie, musiał zdobyć kluczowe wzgórze, które szachowało tą drogę i zamykało równocześnie swoim ogniem drogę na Bircze. To wzgórze to najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego, 541 metrów nad poziomem morza Kopystańka. Celem naszych grup rekonstrukcyjnych było zbadanie warunków, w jakim przyszło walczyć wojskom węgierskim podczas zdobywania Kopystańki w grudniu 1914 roku, co dało nam bardzo ciekawe doświadczenie. Jednak zdobywanie takiego wzgórza w kopnym śniegu, w temperaturze tak jak wtedy, blisko zera przy roztopach, gdzie buty bardzo szybko przemarzają stopy, przy porywistym, zimnym, lodowatym wietrze na szczycie, było nie lada wyzwaniem, a wyjście na otwartą przestrzeń z Liziery lasu, gdzie tak naprawdę zatrzymały się wojska węgierskie w celu zdobycia samego szczytu Kopystańki, umocnionego szczytu, graniczyło po prostu z samobójstwem, więc zrozumieliśmy, jak ciężkie zadanie stało przed wojskami węgierskimi właśnie w grudniu 1914 roku.